Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidor, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, dziś zrobimy test, ale nie byle jaki test, bo dzisiaj testujemy sobie rzecz, po której Piotr Ogiński miał odruchy wymiotne. No dobra, może nie do końca odruchy wymiotne, ale widać, że nie smakowało mu to. Zresztą nawet nie tylko jemu, bo sztabie z kanału 5 sposobów na lub pobite gary również nie smakowało. Kochani, jest to coś, co chciałem bardzo dawno temu spróbować, bo trochę mnie ci dwaj panowie zachęcili do tego, a mianowicie to Marmade, ekstrakt z drożdży piwnych. Jest to przysmak angielski, który ludzie często kupują, chociaż to też zależy, bo niektórzy uważają, że to jest totalny syf, ale według tutaj tego, co jest z tyłu na opakowaniu, oczywiście my mamy, jako że to jest z Anglii produkt, w ogóle zagranicy, no to mamy specjalną taką nalepkę, bo ja to w Dealsie kupiłem za 19,99, to teraz sobie zapauzujcie film i przeczytajcie, co tam jest z tyłu napisane. Jak możecie zauważyć, jest tutaj napisane, że jest to, cytując, wyciąg z drożdży z dodatkiem witaminy B do smarowania pieczywa. Więc, co sobie zrobimy na początku, to otworzymy sobie ten Marmade, albo Marmade, otworzymy sobie go, weźmiemy sobie troszeczkę na łyżkę i ja spróbuję i zobaczymy, czy to jest aż tak ohydne, jak większość osób recenzowało. Tak więc let's go i lecimy do kuchni. Dobra, wypadałoby to otworzyć. Tak więc spróbujmy to otworzyć. Weźmy to, złapmy. O, dokładnie tak. Będzie można? O, coś idzie. Coś poszło. O, co tu mamy? A, tu mamy spis, witamina B12, spoko. Teraz wypadałoby, o właśnie, to tak podważyć, dokładnie tak, elegancko, jedną ręką, dawaj, dawaj, i teraz musimy to otworzyć, czy da się to w ogóle, a tutaj jeszcze coś, a to trzyma, czekajcie chwilę, kurde, musimy to jakoś ogarnąć. O, widzicie, patrzcie, o, dobrze, no powiem wam, że ma dosyć taki specyficzny zapach, bardzo bym specyficzny powiedział. I teraz bierzemy łyżeczkę, taką łyżeczkę i nakładamy sobie. O, patrzcie, jak on się ciągnie, widzicie to? Patrzcie, jak on się, kurde, ciągnie, ma taką konsystencję jak czekolada. No dobrze, moi drodzy, że tak powiem, bierzemy to i testujemy. O kurwa, o Jezus Maria, ja pierdziele, o, jak to jest słone, o kurwa, ja pierdolę, muszę popić czymś, dajcie mi sekundkę, o Boże Święty, jakie to jest obrzydliwe, czuję nadal tą słoność. Ale wiecie co? Skoro producent zalecił, żeby to rozsmarować sobie z pieczywem, to jeszcze spróbujemy wersji z pieczywem. Tak więc pozwólcie, że ja sobie przytostuję chlebek i zrobię sobie jedną taką kanapkę i zobaczymy, czy to będzie dobre. Jeżeli z kanapką będzie to niedobre, to kurde, przewaliłem 20 zł na gówno. Ja pierdzielę. Tak więc zaraz jestem. Dobra. Przygotowałem sobie chlebek, posmarowałem go wcześniej masłem, no i teraz marmadem. Troszeczkę, żebym go tutaj sobie użył, jak widzicie, już trochę go mamy tutaj zużytego. Na razie ja sobie tutaj to zakręcę, nie ma co. I zobaczymy, jak będzie prezentować się ta kanapka. Mam nadzieję, że kanapka z Marmade okaże się lepiej, że to po prostu był mój głupi pomysł z jedzeniem Marmade na surowo, bez... No tak jakbym miał jeść to jak Nutellę. Tak więc w ogóle też dowiedziałem się, że jest to wegański produkt. Bo nawet gdzieś tu z tyłu jest napisane, a nie, nawet nie z tyłu, tylko mamy tutaj z przodu napisane, że jest to wegański produkt. Tak więc zobaczymy, jak ten chlebek będzie smakował. Na razie go sobie tutaj schowamy. Siedź tu grzecznie. A teraz idziemy testować. Teoretycznie nie powinienem narzekać, ponieważ Marmade zawiera w sobie witaminę B12 bodajże, więc nie powinno być aż tak źle, tak więc... No ma taki swój specyficzny zapach, tak więc zobaczmy, jak będzie smakować. Nie wierzę, że to robię.
Ja pierdzielę, ale to jest kwaśne, jakie to jest... Boże święty, co ja kupiłem? Ja pierdzielę, masakra. To jest takie słone, to jest takie obrzydliwe. Ja myślałem, że chłopaki, tam wiecie, Piotr Ogiński czy tam sztaba, to oni tak trochę pod content wykrzywiają gęby, ale prawdę mówiąc, to jest serio obrzydliwe. Ja pierdzielę, o! Jesus Christ! Masakra! Masakra! Naprawdę masakra! Jestem ciekaw, czy ktoś faktycznie lubi to jeść. W ogóle do czego ludzie to dodają, bo to jest naprawdę, kurwa, niejadalne. To jest niejadalne, po prostu, nawet z chlebem. Nawet chleb z masłem i posmarowany tym jest niejadalny. Nawet mój piesek tutaj oczka zamyka, bo nie może już tego słuchać. Tak więc, moi drodzy, nie, zdecydowanie ja Marmaid nie polecam. Nie polecam, to jest pierwszy produkt taki zagraniczny, którego ja chyba będę omijał szerokim łukiem, bo naprawdę, oh Jesus. Ja myślałem, że to faktycznie będzie taki miał, znaczy ja czułem, że to będzie miało specyficzny smak, ale nie sądziłem, że to aż tak będzie miało. Nie sądziłem, że to aż tak. Ja pierniczę. Co tu się wydarzyło? Masakra, ja będę musiał pójść popić, nie? O Jezus Maria. Ale mi wykrzywiło w środku, kurde, kubki smakowe na milion różnych stron świata. Patrzcie, nawet tego, zobaczcie sobie, zobaczcie ile mi zostało. Ja tego nie dojem, nie ma opcji. Ja tego po prostu nie dojem. A więc może komuś z mojej rodziny zasmakuje, ale ja osobiście nie polecam. A przede mną będą jeszcze gorsze rzeczy czekały, bo na przykład będę chciał Walkersy o smaku soli i octu zasmakować. I jestem ciekaw, czy one faktycznie są takie też niedobre i takie do dupy. Masakra, masakra. Dobra, moi drodzy, kończę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć. I jeżeli jesteście nowi i spodobał wam się content, to zasubskrybujcie kanał. Będzie mi bardzo miło i dołączcie na moje inne socjale. Linki są pozostawiane w opisie. A teraz ja stąd spadam. Pa, pa. Siema.